co, popełniamy. Przytrzymamy jeszcze skład lokomotywy, ale popełniamy, za chwilę semafor i jedziemy. Za chwilę dalej. Dzwonił też rewident, który w Łukowie będzie mi robił próbę hamulców. Do Łukowa powinienem wjechać gdzieś 11.30, 12, coś takiego. Czy wiadę, to się okaże. Jedziemy. I jedziemy. Dzieciaki, mój młody też szaleje, jak pociąg zobaczy. Aż mnie to przeraża, bez kitu kolejny kolejarz rośnie. Ja jakoś kolej z dzieciństwa, wspomnienia z koleją z dzieciństwa raczej nie mam. Jedyne wspomnienie, jakie mam, to przyjeżdżałem do dziadków na wakacje zawsze i dziadkowie mieszkali niedaleko, bo jakieś 400 metrów od linii kolejowej z Warszawy do Terespola. No i to w sumie chyba jedyne, co mam takiego wspólnego, jeśli chodzi o dzieciństwo z koleją. Często się wychodziło pobawić gdzieś w okolicach właśnie tej linii kolejowej, obserwowało się przejeżdżające pociągi. Wieczorem, w nocy, godzina 20:21, 22, jak zasypiałem, pamiętam, że też w oknie widziałem te przemieszczające się światełka w oddali. Pamiętam, że starałem się liczyć wagony na podstawie świateł zapalonych w oknach, nie? Bo po ciemku samych wagonów nie było widać. No, fajne wspomnienia. To takie mam wspomnienia z dzieciństwa, z czasów, gdy miałem kilkanaście lat. Dochodziłem jeszcze do podstawówki nawet. A teraz sam po tej linii kolejowej przez tamto miejsce przejeżdżam, nie? Kto by pomyślał? Chodząc do pierwszej, drugiej klasy podstawówki, czy trzeciej klasy podstawówki, w życiu bym nie pomyślał, że ja tymi pociągami, te pociągi będę prowadził, nie? Ja wtedy marzyłem, żeby przejechać się pociągiem, a już marzenia o tym, żeby pociąg prowadzić, to ojejku, to nie śmiałem nawet takich marzeń mieć. Modernizacja linii, to z tego co kojarzę, ten most mają wymieniać czy budować nowe. A wiem, że mieszkańcy teraz wpadli na pomysł, no i w sumie bardzo dobrze na taki pomysł wpadli. Chcą, żeby zostawić ten stary most kolejowy, właśnie ten, po którym jeździmy, żeby on nam robił jako okładka dla pieszych, dla rowerzystów, nie? Popieram jak najbardziej, spoko sprawa, nie? Bo też tych mostów w okolicy Góry Kalwarii za dużo nie ma, żeby przejść na drugą stronę, to jest most na Krajowej 50 km stąd i to jest jedyny w sumie most, nie? A jak widać, mieszkańców trochę po tej prawej stronie Wisły mieszka, nie? Tak czy inaczej, przydałby się ten most jako kładka, tylko no, bardzo droga kładka, bo żeby ten most utrzymać, to też trochę pieniędzy potrzeba. Thank you.
Także tak. Także tak. Jak tą linię zmodernizują, zmieni się tutaj wszystko. Już nie będzie takiego powolnego przemieszczania się po tych polach, lasach, krzakach. Z naciskiem na krzakach. Nie będzie turlania się 40-50 na godzinę. Będzie już prędkość rozkładowa 90-100. A kto wie, czy kontenerom nie zaczną robić prędkości 120, nie? Chociaż nie, kontenerom... Teoretycznie... Pociągi towarowe, jeżeli wagony na to pozwalają, pociągi i wagony są, większość jest przystosowana do prędkości 120 km na godzinę. Znaczy mówię o wagonach typu kontenery, czy cysterny, czy coś takiego, nie? Bo węglarki to już niekoniecznie, 90% węglarek w naszym kraju to są stare trupy. Ale mniejsza o to. W każdym razie mamy cysterny, mamy kontenery, mamy sporo innych wagonów, które mogą się poruszać z prędkościami do 120 km na godzinę, ale w stanie próżnym, w stanie ładownym tylko 100 na godzinę, a teoretycznie kontener zawsze jest ładowny, chyba że jadą same platformy bez kontenerów, wtedy są próżne, prawda? Także 120 na godzinę tylko próżniakami. Czy jechałem 120? Tak, jechałem 120 na godzinę pociągiem towarowym, próżnym. Powiem wam, że fajna sprawa, ale z hamulcem już trzeba się liczyć. Już trzeba uważać. Bo przy tych 120 na godzinę ten hamulec nie jest jakiś taki bardzo dobry, tak bym powiedział. Trzeba po prostu więcej powietrza spuszczać, nie? Spuszczać więcej powietrza, większą siłę hamowania, no ale wiadomo, że jak więcej powietrza spuścisz, dłużej później popełniasz, nie? Także no, hamowanie przy 120 na godzinę to już jest nieco inna technika jazdy. Teraz panowie, którzy prowadzą i panie, które prowadzą pociągi pasażerskie, gdzie mają 6, 7, 8, 10 wagoników max w porywach, no nie, dobra, będzie 14, nie wiem, max. Powiedzą, nie, to spoko, tam 120 wsi, co to jest, nie? No dobra, a 40 wagonów? I wszystko na hamulcu wolno działającym? No właśnie. Fakt, że przy 120 na godzinę musi być hamulec szybko działający, ale musi być czy nie musi być, już w sumie nie pamiętam. Ale to jest mimo wszystko 40 wagonów, nie? 40 zbiorników do popełnienia. Plus do tego przewód główny. No cóż. A tu mamy jedyny posterunek przejazdowy, jedyny przejazd kategorii A na tej linii kolejowej, który znajduje się na szlaku. Nie na stacji, tylko na szlaku. Bo mamy jeszcze posterunek przecież na Poważu w Łukowie, ale on jest w granicach stacji. Natomiast tutaj jest jedyny taki posterunek, jedyny przejazd kategorii A obsługiwany przez drożnika. Cześć panie. Obsługiwany przez drożnika na szlaku pomiędzy stacjami. To był sygnał, że trzeba się kawę napić. Najgorszy odcinek linii jak dla mnie. To jest odcinek z Pilawy do Łukowa. Dlaczego najgorszy? Prędkość może nie najmniejsza, bo 50 na godzinę. Z Czachówka Zachodniego dotarczy na 40. Ale tam jest najbardziej taki, powiedzmy, nużący, najnudniejszy. W sensie, że jedziesz i jedziesz i jedziesz i jedziesz i jedziesz i jedziesz. Jedna stacja po drodze, nic więcej. Tutaj chociaż są jeszcze jakieś stacje, jakieś posteruneczki, coś się dzieje. Natomiast tam jest totalnie pusto. Tam się totalnie nic nie dzieje. Poza tym druga sprawa jest wszędzie daleko, nie? Gdzie tam bym nie skończył, czy to w Stoczku, czy w Łukowie, jest daleko do domu. 2,5 godziny samochodem. Tutaj wszędzie jest już dużo bliżej. Z
Bilawy godzinka, z Góry Kalwarii niecała godzinka, Starczyna niecała godzinka, z Mszczonowa niecała godzinka, z Puszczy Mariańskiej lekko ponad godzinka, ze Skierniewic max godzina 20, a tam jest 2,5 godziny. Także trochę daleko. Faktu, że jest tamten odcinek jest nie mniej urokliwy jak ten. Wszyscy kochają SL-kę. Nie każda linia kolejowa w tym kraju doczekała się strony internetowej, oddzielnej galerii i tylu miłośników. Te stare, nieczynne, zarośnięte przystaneczki osobowe, waląca się na głowę sieć trakcyjna, nie? Te dziurawe tory, po których pociągi suną max 60 na godzinę. No dobra, 70 na godzinę, kontenery ze Skierniewic do Czakówka, dobra, okej. Okay. Ale to jednym torem w jednym kieruje i tylko jeden typ pociągów, nie? W każdym razie taki klimacik lat jeszcze 80-tych, 90-tych, nie? Tu czas zatrzymał się w miejscu. Chciał znaleźć gdzieś zdjęcie pociągu, nieważne osobowy, towarowy, jakikolwiek, na torze numer 2 z Mszczonowa do Puszczy Mariańskiej, nie? Czyli sprzed 2000 roku. Ale obawiam się, że nikt takiego zdjęcia nie wykonał. Jak ktoś znajdzie, to super miło by było, gdybyście podesłali, nie? Warszówka minięta, jedziemy do Osiecka przez tak zwane Łosiowisko, nie? Tutaj jest sporo takich bagien, moczarów, terenu dzikiego, nazwijmy to, dzikiej przyrody. I tutaj sporo na torach widuje się łosi. Łosie lubią to. Kiedyś zatrzymałem pociąg, bo jechałem od Osiecka, jechałem z wojskiem. I zatrzymałem zaraz za Osieckiem pociąg, bo na moim torze stał łoś i nie raczył się przesunąć, nie? I po tym jak zatrzymałem ten pociąg jakieś 50 metrów przed nim, no pan łoś sobie dalej stał. Nie to, że sobie poszedł, tylko dalej sobie stał, nie? Teraz co z nim zrobię? Co, rzucać kamieniami czy co? Ale tak po paru minutach stwierdził, że jednak sobie pójdzie dalej, nie? Poszedł. Kilkadziesiąt kilometrów dalej w drugą stronę, za Tarczynem, stali sobie panowie z piwem na przejeździe kolejowym, nie? Samochód, piwko i trzech łebków i tak dalej. Wyskakuje z dołu, oni sobie stoją na przejeździe kolejowym, na torze piją, nie? Znaczy samochód postał obok, oni sobie stali normalnie na przejeździe, bo się torów, piją sobie piwko, no ja po trąbach. A oni się patrzą i dalej się na mnie piją, nie? No i tak 50 metrów przed lokomotywą, no zeszli z tego toru w końcu, tyle że no ja pociąg już zatrzymałem, nie? Ten sam pociąg, z wojskiem. Jakby wojsko było trzeźwe, to też pewnie by coś robiło. Coś zrobiło. Ale mniejsza o to. Wygląda praca maszynisty, nie? Maszynista XXI wieku na polskiej kolei i niemieckim sprzęcie.
Nie, żadne nawiązanie polityczne, od razu mówię. Niemiecki sprzęt, w sensie, że na Wektronie jedziemy, nie? Załączony tempomat, lokomotywa sobie sama jedzie, turlasz się 50 na godzinę i podziwiasz widoki. Zarośnięte krzaczyska, z których w każdej chwili może wyjść jakiś łoś, dzik, jeleń, sarna albo kontroler. Dlaczego powiedziałem, że na niemieckim sprzęcie, dlaczego w ogóle to powiedziałem? Nie chodzi mi o żadną politykę i tak dalej. Staram się być apolityczny, czy jak to tam nazwać. Czyli totalnie mam w dupie, kto rządzi i co robi. Bo na tym i tak się nie da zapanować. Taka już mentalność Polaka. Nie będę komentował tego. W każdym razie, dlaczego powiedziałem, że niemiecki? Niemcy od zawsze były utożsamiane z Zachodem. Że Zachód, tak? Zachód, Zachód, Europa, Zachód, Europy, nie? Wszystko zawsze Niemcy mieli lepsze od Polaków, nie? I zawsze wszystko, samochody od Niemców, wszystko od Niemców i takie rzeczy, nie? I mamy lokomotywy od Niemców. No to teraz zobaczcie, polska kolej kontra niemiecka kolej. Jadę niemiecką lokomotywą po niemieckich torach, nie? Znaczy, co ja gadam? Niemiecką lokomotywą jadę po polskich torach. Zobaczcie, jak wyglądają polskie tory, a jak wygląda niemiecka lokomotywa. Czy komentarz jeszcze jakiś jest potrzebny? No chyba nie. No ale tak, mamy polskie lokomotywy, mamy Dragony i takie sprawy, nie? Ile wyprodukowano Dragonów? Ile wyprodukowano Wektronów? Ile wyprodukowano Gam? Ile wyprodukowano Draxów? No bo tak to mniej więcej się rozkłada, nie? Porównania. Gamy porównuje się do Draxów, Dragony do Wektronów. No. Czy my mamy jakieś polskie lokomotywy? No w porównaniu na przykład z Niemcami, to my nie mamy w ogóle polskich lokomotyw, tak? Ile tych Dragonów teraz jest? 60? Ile jest Wektronów? 250, 300 więcej? Chyba znacznie więcej. Ile mamy Traxów? A ile Gam? Liczba Gam w tej chwili no, przekroczyła chyba 100 razem z tymi z Intercity, nie? Traxów? Przekroczyłeś 1000? Także jaki my mamy przemysł produkujący lokomotywy? Żaden. Praktycznie żaden. W latach 70., 80. może i był. Ile pyków wyprodukowaliśmy? Ile N57? To już legenda przecież, te kible nasze. Ponad 1000 sztuk, nie? Siódemki, byki i tak dalej, nie? Wtedy była produkcja, a teraz? No właśnie. Ale to pomarańczowe słabo widać na tym samochodzie. Oj. A zmieniło się na zielone. Osiec Gwita. Osiec, wieś w Polsce w województwie mazowieckim. Przepraszam, poprawka. Od niedawna już miasto. Gratuluję serdecznie. Tylko nie wiem, czy to dla was, panowie i panie z Osiecka, czy to dla was lepiej, czy gorzej. W każdym razie Osiec jest teraz miastem. Proszę o tym pamiętać. Bardzo zielony. Szczególnie stacja jest bardzo zielona. Zielone rośnie z lewej, zielone rośnie z prawej, zielone rośnie po środku, zielone leży na rampie rozładunkowej. Wszędzie zielone. Jak patrzę na tą betonozę w Warszawie, to aż żal ściska.
nie powiem co. Jakaś gimnastyka czy coś? Przeciągnąć się. Łyk kawy, jedziemy dalej. W Łukowie trzeba odwiedzić koniecznie sklep. Ten super sklep, który zamykają w normalny dzień o godzinie 20, a w weekend to już oj, nie powiem. Dzień dobry, panie nastawniczy. Ktoś sobie odstawił tutaj platformę po kontenerze w tym osiedzku i ona sobie stoi i stoi. Zapomnieli o niej, czy jak? Wypadek w osiedzku, pamiętacie? 85? Nie pamiętacie, ale czytaliście, nie? Tu, tym lewym torem wyjechała jednostka z Osiecka, jednostka do Łukowa, czy do Pilawy, już nie pamiętam, chyba do Osiecka, N57 w formie chyba dwóch sztuk, albo pojedynczy, już nie pamiętam, mniejsza o to. Stał w każdym razie w peronie. Dyżurny, czy tam na polecenie dyżurnego ktoś wyniósł rozkaz pisemny N na wyjazd torem lewym w kierunku Jaźwin. Odebrał go czy maszynista, czy stażysta, już nieważne. Pociąg prowadził też, nieważne czy maszynista, czy stażysta, w każdym razie ten, kto prowadził ten pociąg, źle odczytał treść tego rozkazu pisemnego. W treści było wyraźnie napisane pominięcie semafora takiego i takiego po sygnale nakaz jazdy. No i na czerwonym on sobie wyjechał, a tutaj z przeciwka z łuku wyjechał ciężki pociąg z węglem i pod tym wiaduktem się spotkali. Dokładnie w tym miejscu. Zginęło sporo ludzi. Jeszcze mówię, to był na tyle warunki były, powiedzmy, niekorzystne. Znaczy widoczność czy coś, to tam nie ma wspomniane, nie? Czy tam nie wiem, jaka była widoczność, pogoda, takie rzeczy, ale po pierwsze, z łuku w ostatniej chwili się zobaczyli. Po drugie, od strony tej Pilawy jechał ten pociąg towarowy, to jechał ciężki pociąg z węglem, który ważył 4000 ton, 3 czy 4, już nie pamiętam, w każdym razie ciężki pociąg prowadzony dwiema lokomotywami serii ET41, czyli dwa ciężkie pojazdy na czole. Dwa dwutłonowe, czyli cztery ciężkie pojazdy. To trzeba zaznaczyć, cztery ciężkie pojazdy na czole, nie? Dwie dwutłonowe lokomotywy serii ET41. I dodatkowo niekorzystny profil szlaku, czyli na tym łuku spadek jest w kierunku Osiecka, pociąg towarowy z góry, czyli też efektywność hamulca zmalała. Znaczy efektywność nie hamulca, tylko hamowania zmalała, ponieważ no, z góry grawitacja go pchała jeszcze, tak? No jednostką mógł się jedynie zatrzymać. Nie sądzę, żeby zdążył wyluzować i kierunek wsteczny dać. O, pan ratownik! W każdym razie zginął kupę ludzi. Jest pan ratownik. Często go tutaj widuję, jak robi zdjęcia, nie? Charakterystyczny samochód ratownictwa medycznego. No to...
40 lat temu byłby na miejscu. W każdym razie wtedy w Osiecku jeden człowiek popełnił błąd. Dyżurny ruchu, widząc, że zawsze dyżurny, nastawniczy na ostatni, wykonawczej, widząc, że pociąg osobowy ruszył, podawał sygnały dźwiękowe, stój, kręcił ręką i tak dalej, ale niestety już nic się nie dało zrobić, maszynista pojechał. Teraz po wypadku pod Wrocławiem było zalecenie wdrożyć jak najszybciej system radio stop. Nie zrobiono tego, później był otłoczyn, po otłoczynie też radio stopa wprowadzić, nie było tego, nie wprowadzono. I doszło do Osiecka i dopiero po Osiecku stwierdzono, że no jednak ten radiostop trzeba jak najszybciej wprowadzić, nie? A gdyby radiostop wprowadzono w terminie, w którym planowano wprowadzić, gdyby nie opieszałość i tak dalej, to zarówno Białołęki Wrocławskiej, jak i Otłoczyna i Osiecka można było uniknąć. Przynajmniej 200 osób by żyło. A ja bym wam teraz nie opowiadał o takich tematach. Ale cóż, w naszym kraju, żeby wprowadzić coś dobrego, to wcześniej musi stać się katastrofa. Zobaczcie, mamy na górze teraz wiadukt. Wiadukt jest z dwóch stron zamknięty, zabezpieczony szlabanami przed wjazdem samochodów czy wchodzeniem pieszych, ponieważ jest on w złym stanie technicznym. Teraz tak, o samochody się dba, żeby się krzywda nie zrobiła, nie? Ale jak ten wiadukt się maszynie na łeb zwali, to już o to nikt nie dba, nie? To już w dupie z tym. Z tego wiaduktu ja też niejako korzystam, bo przyjeżdżam pod nim przecież, nie? Ciekawe, jak daleko za mną jest to DB, które stało w puszczy. Podejrzewam, że... O, i napięcie w sieci zginęło. Dobra, zobaczymy, czy... Po pierwsze to pantograf w dół. I pantograf w górę. Tak jak przepisy każą. Podnosimy pantograf. Przepisy nakazują, że jeżeli napięcie w sieci zginie, mamy obowiązek opuścić pantograf, a później ten pantograf ewentualnie podnieść i sprawdzić, czy jest napięcie w sieci. No i co? Prądu w sieci nie ma? Jest, prąd w sieci mamy. Załączamy wyłącznik szybki. Wyłącznik szybki załączony. I zadajemy jazdę. W międzyczasie minęliśmy posterunek od gałęźnej Jaźwiny. Na semaforze, którego mieliśmy światło pomarańczowe, czyli wjazd do Pilawy jest na stój. Jedziemy powoli, nie spieszymy się. Ponieważ z widocznością też tu nie jest za ciekawie, mamy powtarzacze, semafor jest na łuku. Przed semaforem mamy powtarzacze. Ale te powtarzacze stoją dość blisko tego semafora. I z prędkości rozkładowej tak byśmy nie zatrzymali. Czy może byśmy zatrzymali, ale lepiej nie ryzykować. Jest semafor podany na stówkę, czyli w tor główny linii numer 12. Coś się ostatnio dzieje z napięciem sieci właśnie na linii Skierniewice-Łuków.
jechałem parę dni temu, to od Skierniewic do Łukowa miałem oczywiście 7 zaników napięcia w sieci. To nie były takie zaniki, że za dużo prądu zdjąłem z sieci. Tylko taki nie wiadomo skąd, nie wiadomo jak, nie wiadomo dlaczego, nie? Ostrzeżenia. Podoszła 20 na przejeździe. Prawdopodobnie na przejeździe. To sobie zobaczycie, jak to się odbywa. Jest podane. Paweł, gdzie ty masz buty? Gdzie one znowu poszły? Buty, hono tu, jeden z drugim buciorze. Trzeba buty założyć, bo tak bez butów wyjść do pani postrzeżenia, tak lipa trochę, nie? Maszynista, chłop tysiące, miliony zarabia, a bez butów chodzi. Dobra, gdzie jest długopis? To jest długopis, bo trzeba będzie w książce podpisać. Stolik sobie przygotować. Paweł, nie ciągnij, bo zaraz przejazd i tak się zatrzymać musisz. Wow, teraz traf ten przejazd kolejowy. Nie? To też nie jest takie proste trafić w miejsce, gdzie masz się zatrzymać co do 10 metrów, powiedzmy. Nie? Trochę więcej. Jeszcze trochę więcej. Jeszcze więcej. Jeszcze więcej. Jeszcze. Perfekt. Luz. I trzymamy lokomotywę. Dzień dobry. Dobra, odebrane. Co my mamy na tych ostrzeżeniach? Uszkodzenie SSP. Pilawa Stoczek, kilometr 116 500. Jeszcze nam nie wyluzował, podbijemy troszkę. Zobaczcie, że jeszcze nam nie wyluzował, mimo że mamy ponad 5 atmosfer w przewodzie. Wciągniemy już, a pociąg jeszcze stoi, dopiero teraz powoli rusza, prawda? Dopiero teraz odpuszczają hamulce. Przy czym dałem malutko mocy, żeby skład nam się naciągał i wtedy będę, w takim przypadku wiem, jak pociąg zaczyna ruszać, że skład mi luzuje czy wyluzował, prawda? Teraz już mogę ciągnąć śmiało, skład mi wyluzował. Pilawa Stoczek, tor 1-2, 116-500, 116-500, 116-542 do 116-550. Dotyczy przejazdu kolejowo-drogowego lub przejścia, uszkodzenie lub niewłaściwe działanie urządzeń SSP od wskaźnika W6A lub W6B do przejazdu kolejowo-drogowego, wielokrotnie podawać
Sygnał RP1 baczność, ograniczenie prędkości do 20 km na godzinę. Także będziemy musieli zrobić dokładnie to, co nam tutaj piszą. A dojścia do stoczka nie mamy, będziemy stać pod wjazdowym, ponieważ kolega, którego rano spotkałem w Skierniewicach, jeszcze do stoczka nie dojechał, czyli jednak go dogoniłem. No tutaj ze Spilawy do stoczka jest dość długi odstęp, jedzie się jakieś 40-45 minut. Tak samo ze stoczka do Łukowa. Także chwilę postoimy, tutaj się z wami pożegnam. Nagramy jeszcze sobie Pilawa stoczek i później stoczek Łuków. I hamujemy. I popuszczamy. I hamujemy mocniej. I zostawiamy zahamowane. Perfekt. Dobra, nara.